Popatrzmy na zasady. W studiu znajduje się multimedialna podłoga, na której zostanie wyświetlony olbrzymi rysunek do gry w klasy. Najpierw pojawi się on w jednym, następnie w innym układzie pól, a Natalia będzie musiała je zapamiętać. Kiedy wyświetlone układy klas znikną z podłogi, Natalia będzie musiała odtworzyć w wyobraźni zapamiętane schematy i pokonać je, skacząc odpowiednio na jednej lub dwóch nogach, tak jak zakładał to zapamiętany układ. Wyzwanie zostanie zaliczone, jeśli Natalia poprawnie zapamięta i poprawnie odtworzy dwa układy gry w klasy. Poznaliśmy zasady wyzwania Natalki i jej pamięć zostanie wystawiona na naprawdę ciężką próbę. Natalia, jesteś gotowa? Tak, jestem gotowa. To zapraszam w takim razie na początek trasy, Natalia. Jakie to maleństwo, takie paliowe. Natalia, przed tobą pojawi się trasa. Będziesz musiała zapamiętać jej układ w jedną i w drugą stronę. Następnie trasa zniknie, a ty będziesz musiała ją odtworzyć tylko ze swojej pamięci. Twoje wyzwanie rozpoczyna się w tym momencie. Natalia, zapamiętałaś trasę? Tak. Pora zatem, abyś odtworzyła ją ze swojej pamięci. Teraz znów dwa. Teraz znów raz. Teraz znów raz. Teraz dwa. Teraz dwa. Jak myślisz, udaje się czy nie? Obawiam się, że się pomyli. Tak. Dlaczego tak uważasz? Bo się stresuje. Jest. Już się pa. Dobra.
Niesamowita. Anita, wierzyłaś w to? Oczywiście wierzyłam, że się uda Natalii. Jak ją tylko zobaczyłam, pomyślałam sobie, o, jaka fajna, zdolna dziewczynka. A tak ci zazdrościłam, że możesz sobie poskakać, wiesz, w klasy. Ach. A możesz zdradzić, jak to zapamiętujesz? Nie mogę. O, bardzo dobrze. No nie poskaczesz sobie, nie poskaczesz. Tajemnicą, tak trzymaj, Natalka. Panie doktorze, niesamowicie pojemna pamięć Natalki. To wszystko musiała zakodować w swoim Tak, ja mózgu. Nie wiem, ile dokładnie tam jest tych pól. Podejrzewam, że przynajmniej 60 albo Policzyłaś, albo Natalka, ile pól było? W jedną stronę 30, a w drugą też 30. 60 pól. A w tym rekwizycie, który pan doktor posiada, co tam się w takim razie działo? Więc większość z nas próbuje zapamiętać elementy w takiej pamięci roboczej. Ona się znajduje w płatach czołowych i w tej pamięci roboczej jesteśmy w stanie przechować ledwo co na przykład numer telefonu, czyli te 7 obiektów plus minus 2. Natomiast Natalka wykorzystuje zupełnie inne obszary mózgu do tego, bo próbuje to zapamiętać na podstawie różnych skojarzeń. I te skojarzenia to jest coś, co ma miejsce tutaj. Na szczęście możemy odchylić sobie ten płat. Płat skroniowy, dokładnie, w korze przehipokampalnej, w hipokampie. To jest taka część kory, którą zwierzęta i ludzie naturalnie używają do nawigacji w przestrzeni, znajdowania miejsc, które znamy i tak dalej, ale też właśnie do robienia różnych skojarzeń. I tak to Natalia zrobiła.